Boże w dobroci nigdy nie przebrany. Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, poszanowania, chwały uczciwości. Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, poszanowania, chwały uczciwości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niedziela to wspomnienie przede wszystkim zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela to też przecież dzień odpoczynku, kiedy Pan Bóg stworzył świat, siódmego dnia odpoczął. Niedziela to też wspomnienie, uroczystość, kiedy po 50 dniach od zmartwychwstania Pan Jezus zsyła Ducha Świętego na ziemię. My to wszystko dzisiaj w tej mszy świętej przeżywamy. Dziękujemy Panu Bogu za to, że możemy przeżywać Eucharystię, że możemy się modlić, że możemy troszczyć się o zbawienie swojej duszy. Mszę świętą sprawuje za zmarłego świętej pamięci Franciszka Kurzępę. Razem prosić będziemy Boga, aby obdarzył go łaską nieba. My też prośmy o miłosierdzie dla nas, by Bóg przebaczył nam nasze grzechy, byśmy godnie mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim 3000 doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu. Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: dziś Bóg wydaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abiszajowi: nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie poniósłby kary? Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział i nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi pańskiemu. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjących, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek z nieba, jak i ów ziemski, tacy i ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Oto Słowo Boże. Według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy wam się wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy wam się wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy wam się wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto Słowo Pańskie. Pewnego razu Pan Bóg zwołał wszystkich aniołów, archaniołów, wszystkich mieszkańców nieba i zwrócił się do nich z takim pytaniem: co ja mam uczynić? Bo patrząc na ludzi, patrząc na ziemię, wszyscy zresztą zwracając się do nich, widzicie, ile dzieje się zła na ziemi, ile jest nienawiści, ile toczy się wojen, ile krzywdy doświadczają ludzie, i dzieci, i starcy, i kobiety. Co zrobić, żeby to zmienić? I pomyślał sobie Pan Bóg taką rzecz. Otóż postanowił zmienić wszystkich ludzi w taką samą osobę, że wszyscy byli do siebie
podobni. Wszyscy byli identyczni i jeszcze uczynił każdego człowieka jego skórę zieloną. Jak Pan Bóg pomyślał, tak uczynił. Nagle wielka konsternacja na ziemi. Człowiek człowieka nie poznaje. Wszyscy wyglądają jednakowo. Wszyscy są zieloni. Sąsiad nie poznaje sąsiada. Mąż nie poznaje żony. Dzieci nie poznają rodziców. Ten stan człowieka trwał przez długi, długi czas i rzeczywiście Pan Bóg patrzy znów na tę ziemię, znów patrzy na człowieka i widzi, że rzeczywiście powstał ogromny bałagan z tego powodu, bo nikt nikogo nie rozpoznaje. Ale co jeszcze Pan Bóg zauważył? Że nagle przestały istnieć wojny, nagle człowiek człowieka już nie krzywdzi, nie ma już przemocy, gwałtów, zabijania. Nagle ludzie zaczęli żyć w zgodzie. Dlaczego? Bo zrozumieli, że każdy jest taki sam. Nie ma człowieka innego, nawet jeśli ma inny kolor skóry, posługuje się innym językiem, wygląda inaczej. Ludzie zrozumieli, że są jednakowi i nie może jeden drugiego krzywdzić. Widząc to, Pan Bóg to ludzkie zrozumienie przywrócił człowieka z powrotem do pierwotnego stanu. Ta wymyślona historia rzeczywiście ukazuje nam pewien problem, który dzisiaj Jezus bardzo mocno akcentuje w dzisiejszej Ewangelii. Mówi Jezus do swoich uczniów, do tych, którzy uwierzyli w Niego, do tych, którzy chcą, by ich dusza była w przyszłości zbawiona. Jeśli chcecie się zbawić, tak można powiedzieć, to miłujcie waszych nieprzyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Patrząc na historię ludzkości, powodem wielu wojen, przemocy, zabójstwa rzeczywiście było to i chyba w dalszym ciągu w jakim stopniu jest, że ktoś wygląda inaczej, że ktoś posługuje się innym językiem, że ktoś może wyznaje inną wiarę. Mam też na myśli oczywiście chrześcijan, szczególnie na terenach tych państw, gdzie jest wyznawany islam, gdzie ci wyznawcy uważają, że zdobywają zasługę nawet, że za to właśnie pójdą do nieba, że będą zabijać chrześcijan, innowierców, pogan dla nich przecież. To się dzieje na naszych oczach w dzisiejszym świecie. Mówi się, że coraz bardziej chrześcijaństwo w dzisiejszym świecie jest prześladowane niż kiedykolwiek. To są fakty. Jest w ludzkim sercu nienawiść z powodu tego, że ktoś wygląda inaczej, posługuje się innym językiem, czy wyznaje inną wiarę niż on. A Jezus mówi dzisiaj, miłujcie waszych nieprzyjaciół, również tych, którzy czyhają na wasze zdrowie i na wasze życie. Tym bardziej jeszcze może nas w jakimś stopniu nawet szokować, bo mówi Pan Jezus takie słowa. Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie im. Módlcie się za tych, którzy was przeklinają. Jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Bardzo mocne słowa. Ale jednocześnie popatrzmy, moi drodzy, czy tutaj nie zauważamy może z powodu dosłownego traktowania tych słów, że chrześcijanin może stać się człowiekiem naiwnym, takim człowiekiem, którego można wykorzystać. No właśnie, że nie, bo chociażby czytając scenę sądu nad Jezusem, jeden ze sług przecież podszedł do Jezusa i właśnie w policzek Pana Jezusa uderzył. Jaka była reakcja Pana Jezusa? Zadał mu pytanie, przyjacielu, dlaczego mnie bijesz? Czy powiedziałem coś nieprawdziwego? Jeśli tak, to udowodnij. A więc, moi kochani, rzeczywiście to jest w jakimś sensie symboliczne. Jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nastaw mój drugi.
Tu Pan Jezus wyznacza pewien kierunek. Nie czyni z nas takimi ludźmi, którzy nie mają własnej woli, którzy nie reagują, którzy są bierni. Nie. Tu chodzi o kierunek zdobycia człowieka, który używa przemocy, który jest naszym nieprzyjacielem. Jeśli trzeba, by on zrozumiał swój błąd, to wtedy nadstaw i drugi policzek, to prawda. Ale nie jesteśmy tacy zupełnie bezwolni, że mamy nie reagować na zło, które dzieje się w stosunku do naszej osoby. Pan Jezus dalej mówi, że jeśli miłujecie tylko tych, którzy i was miłują, jaka was spotka za to nagroda. Dlatego, moi kochani, rzeczywiście dzisiejsza nauka Jezusa dla nas to pewne właśnie wyznaczniki. Mówi dzisiaj Pan Jezus do nas, żebyśmy poprzez naszą postawę leczyli ludzkie zranienia, ludzki gniew, ludzką złość. Bo czy jest lepsza metoda, by człowieka, który źle postępuje, zmienić, jak właśnie własną postawą, modlitwą za niego, błogosławieniem temu człowiekowi? Bo jeśli na złość odpowiemy złością, będzie jeszcze więcej złości. Jeśli na czyjeś zło nam wyrządzone będziemy odpowiadać zemstą, będzie jeszcze więcej zła. Pan Jezus chce dzisiaj powiedzieć, że zło zwyciężaj dobrem. To, co bardzo mocno wybrzmiało, kiedy błogosławiony Jerzy Popiełuszko w czasach trudnych właśnie wołał: nie wolno nam, chrześcijanom, nie wolno nam na zło odpowiadać złem, ale zło dobrem zwyciężaj. To są słowa Jezusowe. To jest recepta na zło dzisiejszego świata. Zło dobrem zwyciężaj. Módl się za nieprzyjaciół. Błogosław nieprzyjaciołom. Czyń im dobrze. W jakim celu? By zrozumieli, że czynią zło. W ten sposób oni zrozumieją i być może Pan Bóg da im łaskę, że się oni nawrócą. Dlatego to działanie, które może być dla nas szokujące, no bo jak mam kochać kogoś, kto mnie nienawidzi? Właśnie na tym polega chrześcijaństwo, że mamy uczynić wszystko, nawet jeśli to jest bardzo trudne, by zdobyć tego, którego zbawienie jest zagrożone. Takim pięknym przykładem przecież jest postawa świętego ojca Maksymiliana Kolbe. On nie protestował, kiedy go skazano na śmierć. On nie złorzeczył tym, którzy się nad nim znęcali. A kiedy umierał, kiedy dobity zastrzykiem strucizny, w duchu jestem przekonany, błogosławił swoim oprawcom, bo miał przed oczyma swego mistrza wiszącego na krzyżu, który zwrócił się do swoich nieprzyjaciół i mówi: Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Naśladowanie Chrystusa pomoże nam zdobyć naszych nieprzyjaciół. Pomoże nam w tym, że tak wpłyniemy na innych, że inni też się nawrócą. Wrócą do Kościoła, wrócą do Chrystusa i ich dusza, być może, ich dusza, daj Boże, będzie również zbawiona. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zewsząd otoczeni bezwładem, także nienawiścią i nieufnością, módlmy się do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Prośmy o przeniknięcie łaską wszystkich działań Kościoła, aby walcząc o prawdę i sprawiedliwość potrafił przebaczać swoim nieprzyjaciołom. Ciebie prosimy. O wolność wewnętrzną dla wyznawców Ewangelii, aby wyzbyli się małostkowości w stosunkach międzyludzkich. Ciebie prosimy. Módlmy się o wytrwałość przykazaniu Chrystusowemu dla niesłusznie prześladowanych i obrażanych. Ciebie prosimy. Prośmy także o łaski Ducha Świętego dla naszych sąsiadów. Mam na myśli sąsiadów z krajów wschodnich, właśnie Rosję. I ta sytuacja, która ma miejsce na granicy rosyjsko-ukraińskiej, by w duchu miłości wszyscy zrozumieli, że jesteśmy braćmi, aby Pan Bóg też dał łaskę uniknięcia wojny. Ciebie prosimy. Módlmy się także za zmarłych. Bogu polecam w tej Eucharystii świętej pamięci Franciszka Kurzępę. Niech dobry Bóg obdarzy go niebem. Ciebie prosimy. Módlmy się o wielki dar miłości nieprzyjaciół dla nas samych, abyśmy okazywali się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Ojcze wszystkich ludzi, daj nam umiejętność przebaczania i zapominania uraz naszym przeciwnikom, abyśmy przez to świadczyli wobec świata o prawdzie słów Twego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Dzisiejsze ofiary na tacę przeznaczamy na koszty ogrzewania naszego Kościoła. Boże nasz Ojcze, składając z należną czcią najświętszą ofiarę, pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale przyczyniły się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże,
którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosy i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Mariana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wejrzyj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tak wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Darze przyjść.
się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, którego zadatek otrzymaliśmy w tym sakramencie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Informacje duszpasterskie, intencje w tym tygodniu. Jutro o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka, o godzinie 18:00 intencja dziękczynna z prośbą o Boże łaski, Bożą opiekę, opiekę Matki Najświętszej dla wnuka Adasia z racji jego drugich urodzin. We wtorek o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka, o 17:00 jest druga intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, o zdrowie także dla Janiny oraz dary Ducha Świętego dla lekarzy w rozpoznaniu choroby i w dalszym leczeniu. O godzinie 18:00 są dwie intencje. Pierwsza ze świętej pamięci Edwarda Gresztę. O mszę świętą proszą rodziny Gęślów, Kwików oraz Maruszaków. Druga intencja o 18:00 to intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, Boże łaski. Także dziękczynna jest to za dar życia i za dar kapłaństwa naszego księdza Marka z racji jego 69. urodzin. W środę rano o 7:30 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka, o 18:00 za świętej pamięci Ewę Leniewską. O mszę świętą prosi pani Zofia Pasieczna. W czwartek o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka, o godzinie 18:00 są dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Tadeusza Ciska, a druga za świętej pamięci Józefa Buciora. O mszę świętą proszą rodziny Turczynów oraz Wasochów. W piątek o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka, o godzinie 18:00 intencja zbiorowa do Bożego Miłosierdzia. W sobotę o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka, o 18:00 za świętej pamięci Teresę Przytuła. O mszę świętą proszą Państwo Aleksandra i Maciej Mazur. O 19:00 msza święta w sanatorium. W przyszłą niedzielę o 7:45 za świętej pamięci Bronisławę Stanisława, zmarłych z rodziny Łysiów. O 9:00 w Jacni za świętej pamięci Weronikę Jana z rodziny Rębiszów, za Stanisława Anielę, zmarłych z rodziny Kurzyńskich. O 10:15 w Potoczku za świętej pamięci Katarzynę Łach. O 11:30 za świętej pamięci Krzysztofa Popczaka w 12. rocznicę śmierci. O 16:00 msza święta w DPS-ie, o godzinie 18:00 Gregorianka. Bardzo dziękuję za piękne śpiewy wykonane dzisiaj przez Olę. Nie ma to jak w domu. Można mieć gdzieś tam miejsce zamieszkania w Warszawie, w Gdańsku, ale w Krasnobrodzie jest najpiękniej na pewno. Olu, Bóg zapłać. Składam również, Bóg zapłać, za dzisiejsze ofiary, które przeznaczamy na koszty ogrzewania kościoła. Bóg zapłać jeszcze raz i również Bóg zapłać wszystkim osobom, które pomogły umieścić węgiel tam w piwnicy, dzięki czemu mamy ciepło w kościele. Chyba w tym momencie taka przyzwoita temperatura 10 stopni w kościele. Dzisiaj po mszy świętej o 11:30 mamy spotkanie dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami. W tym tygodniu we wtorek obchodzimy święto też katedry świętego Piotra Apostoła. W miniony piątek w ramach ferii zimowych nasi ministranci byli na kręgielni tutaj w Zielniku, w Krasnobrodzie. Mam kilka zdjęć przygotowanych, pan Andrzej chyba już wyświetla. Chciałem powiedzieć, że to była naprawdę świetna zabawa. Bardzo dziękuję ministrantom, że chcieli wziąć w tym udział. Byli nawet niektórzy rodzice, też sobie tą kulą troszeczkę porzucali. To rzeczywiście fajny czas, który jakoś nas jednoczy, daje troszeczkę radości, rozrywki, no i ruchu fizycznego, co też jest nam bardzo potrzebne.
Chciałbym też tutaj nasze rodziny zachęcić, by się kiedyś zmobilizować. Naprawdę jest to zabawa dla każdego. Tutaj nie ma jakiejś granicy wieku. Każdy może tam się naprawdę troszeczkę poruszać, świetnie pobawić. Wpływa to fantastycznie na takie samopoczucie, bym nawet powiedział. Także jeszcze raz dziękuję ministrantom i za 2 tygodnie w sobotę mamy zbiórkę o godzinie 10:00. Za 2 tygodnie dopiero. Dobrej niedzieli życzę Wam, moi drodzy. Niech Pan Bóg nam dzisiaj szczególnie błogosławi, ma w swojej szczególnej opiece. I może dzisiaj szczególnie prośmy o dar Ducha Świętego, byśmy potrafili przebaczać naszym nieprzyjaciołom. Jak mówimy w modlitwie Ojcze nasz, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Prośmy o ten dar umiejętności przebaczania. Duchu Święty. Błogosław mi, na prawdziwą drogę skieruj mnie od wszelkiego zła, od wszelkiego niebezpieczeństwa i złudzenia zachowaj mnie. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Matko Najświętsza, do serca Twego mieczem boleści wskroś przeszytego wołamy wszyscy. Ucieczką grzeszy, módl się za nami.